Pierwsze sobotnie starcie Ekstraklasy za nami. Przede wszystkim widzieliśmy już pierwsze bramki w tym roku kalendarzowym. Okazało się, że była to bramka samobójcza, z której mogli cieszyć się kibice Ekstraklasy w nowym roku. Natomiast zacznijmy od początku. Warta remisuje u siebie z Rakowem Częstochowa. Raków gubi 2 punkty. No przede wszystkim bardzo nieudane wejście lidera Ekstraklasy w ten nowy rok. Oczywiście nie sprowadzałbym tego, nie chcę powiedzieć porażki, ale tej klęski, no bo na pewno bardziej mówimy tutaj z perspektywy Rakowa o stracie 2 punktów niż zyskaniu jednego. Nie sprowadzałbym tego do faulu Frana Tudora. Oczywiście Chorwat nie pomógł. Natomiast przede wszystkim mam wrażenie, że Raków właściwie od samego początku tego meczu nie grał dobrze. Nie manowało od tej drużyny taka pewność, której wydaje mi się oczekiwali wszyscy kibice. Przed startem rundy mówiło się, że 9 punktów no to jest to spora zaliczka. Natomiast trzeba pamiętać o regularnym punktowaniu, o tym, żeby uważać na pozostałe drużyny, które będą naciskać i będą gonić. Natomiast Raków właściwie ma wszystko w swoich rękach. Dzisiaj strata i wydaje mi się, że też taka gra, która daje wiele do życzenia. Tak naprawdę ciężko o jakąś taką pozytywną opinię. Wiele akcji Rakowa się po prostu nie zgadzało. Wydaje mi się, że piłkarze z Częstochowy słabo biegali. Brakowało pomysłu na rozwiązanie akcji, zwłaszcza w tej końcowej fazie, kiedy trzeba było piłkę przetransportować po prostu pod bramkę Adriana Lisa. Tak naprawdę w drugiej połowie Ivi Lopez wyglądał całkiem nieźle. Ta bramka zdobyta na 1-1, no to właściwie było maks, co mógł Raków wykrzesać. Natomiast z drugiej strony mamy Wartę. Warta, która znana jest z tego, że lubi uprzykrzać życie niezłym zespołom. Sama jest naprawdę solidną ekipą. Podopieczni Szulczka znowu się postawili. Grali nieprzyjemnie, twardo i do końca. No przede wszystkim kapitalna praca w odbiorze. No przede wszystkim ta bramka 1-0 autorstwa wydawało się na początku Grzesika, natomiast później okazało się, że było to trafienie samobójcze. Też po odbiorze Bartosz Nowak niepotrzebnie wchodzi w dribbling, traci piłkę w takim miejscu, w którym absolutnie nie ma prawa to się wydarzyć. Zagranie do Szczepańskiego, ten dogrywa w pole karne i mamy pierwszą bramkę w tym roku kalendarzowym. No naprawdę niezły mecz Warty, oczywiście w drugiej połowie nie docisnęli i pewnie Warta będzie z tego powodu zła, w szczególności trener, bo wydaje mi się, że można było sięgnąć po 3 punkty z Rakowem i sprawić to, co zapowiadał Dawid Szulczak jeszcze kilka tygodni temu, mówiąc, że na konferencji, czy to w jednym z wywiadów, że jeżeli wygramy z Rakowem, no to liga będzie tylko ciekawsza. Naprawdę dzieje się, idzie w tą stronę, że będzie rzeczywiście ciekawiej, no bo ten remis na pewno jest na plus i w smak, jeśli mówimy o rywalizacji, no bo wiadomo, jeżeli Raków by teraz odskoczył, no to gdzieś tam ta atrakcyjność by trochę spadła. Tak wygląda tabela na ten moment. Oczywiście zespół z Częstochowy wciąż jest liderem. 42 punkty na koncie. 8. pozycja to jest Warta Poznań, 26 punktów. Naprawdę spotkania ciekawe, ale widzieliśmy, wydaje mi się, minimum Rakowa, dobrą grę Warty, no i widzimy, że to minimum Rakowa nie wystarczyło. W rundzie jesiennej bywały takie spotkania, kiedy Raków dowoził mecz zwycięstwami minimalnymi, kiedy no nie grał swojej najlepszej piłki, ale potrafił jednak sięgnąć po 3 punkty. Dzisiaj się nie udało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na pewno z perspektywy tego, czy liga jest ciekawa, no to dobrze się stało. Życie w Grodzisku Wielkopolskim padł remis. Dzięki, zachęcam wszystkich standardowo do subskrypcji kanału, do przyciska lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych podcastach.